Witam Państwa serdecznie w hali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Parkach przy ulicy Opolskiej 11. Przed nami trzecie spotkanie już zespołu gospodarzy. Tym razem przeciwnikiem Gokisu Panki będzie nowicjusz tegorocznej Częstochowskiej Ligi Okręgowej Koszykarskiej, zespół trzeciego klubu sportowego TZN, czyli Technicznych Zawodowych Naukowych z Częstochowy. Za chwileczkę przejdziemy do prezentacji zespołów, począwszy od zespołu gości. Obydwa zespoły już rozegrały po dwa mecze. Drużyna Gokisu Panki dwa mecze wygrała. Wygrała pierwsze spotkanie z wicemistrzem ubiegłorocznej Koszykarskiej Ligi Okręgowej pod Artem Częstochowa na wyjeździe oraz wczoraj pokonała X-Team Poczesna też na wyjeździe. Zespół TZN Częstochowa pierwsze spotkanie wygrał z drużyną tylko za 3 z Częstochowy, a następnie uległ drużynie UKS-u Dwójka Kamienica Polska. Właśnie UKS Dwójka Kamienica Polska będzie następnym rywalem naszej drużyny w dniu 13 listopada o godzinie 19.30. A ja szybciutko przejdę do prezentacji. Serdecznie witam sędziów spotkania. Pan Jacek Jaśkiewicz, pan Piotr Fortyn, to sędziowie boiskowi, a sekretarzem dzisiejszego meczu jest pani Maria Kotkiewicz. Drużyna gości występuje w następującym zestawieniu. Kapitanem drużyny jest Michał Bekus, numer 11. Prosimy może troszeczkę na plac gry. Z numerem 13 wystąpi Filip Mackiewicz. Prosimy właśnie o wybiegnięcie tych zawodników tutaj na... Mamy już dwóch zawodników. Z 9 Karol Palasz. 17 Mateusz Guriński. Z 4 Mateusz Major. Z 5 Marcin Kołodziej. Z 15 Mateusz Sidek. Z 10 Patryk Muskała. Z 16 Patryk Iwański. Z 12 Mateusz Leszewicz. I z 14 Bartosz Koszczewa. A trenerem drużyny jest pan Tomasz Nogalski. Na co dzień jeszcze czynny zawodnik drugoligowego z AZS Politechniki Częstochowskiej. Drużyna gospodarzy wystąpi w zestawieniu. Kapitan i gający trener Michał Sera. Patryk Gawroński. Z numerem 3. Z 5 Marcin Sawicki. Z 7 Łukasz Kogalski. Z 11 Kamil Praski. Z 14 Grzegorz Korzonek. Z 15 Daniel Krawczyk. Z numerem 21 Dariusz Dędek. Z numerem 33 na koszulce zagra Bartłomiej Sara. Numer 36 to Adam Kulejewski. Z numerem 77 Tomasz Kośnik. I być może jeszcze dzisiaj zobaczymy z numerem 16 Rafała Nowaka. Również serdecznie witam wszystkich kibiców. Na czele tam widziałem pana wójta Bogdana Praskiego, jak również radnych naszej gminy. Serdecznie witamy i życzymy wielkich sportowych emocji. Przypominam, Gokis Panki, UKAS
UKS TZN Częstochowa. Dobra, to jest to, co jest.
Ale to jest
Dalej, na nogach, na nogach.
prawej ręki. Weź tą kierowaczkę. Odetnij go. Stój, Maciuś. Stój, Maciuś. Stój. Thank you.
Nie, to
Biegaj! Już to tam nie jest.
Pekon, teraz do góry. Nie do góry. Nie do środka. Po dwóch kwartach gospodarze prowadzą, czyli drużyna Gopi Spanki 64-50. Przed nami dwie następne kwarty, czyli za nami również dwie. Przed nami druga połowa spotkań, trzecia i czwarta meczu pomiędzy Gokis Stępanki a UKS-em TZM Częstochowa. Wynik spotkania 64-50 dla Gokisu Panki. Thank you.
Dobra,
wcześniej. Zaczynaj!
Yes, yes! Come on!
Yeah.
niech się martwi. Bez fału. Patrzą też na to. Dobrze, ja się tutaj nie
Rzuć taki strach. Bekonik na łokciu stań. Widzimy tych po podwójnej.
Helmy, nie śpij!
Thank you.
Dobra, tak jest. Nie,
przed chwileczką zakończyło się spotkanie pomiędzy Gokisem Banki a UKS-em TZN Częstochowa. Wynik spotkania 111 do 100 dla gospodarzy, a więc obydwa zespoły, można powiedzieć, zdobyły ponad setkę, a więc oglądaliśmy, myślę, że dobre widowisko, dużo koszy. Życzymy obydwu zespołom w następnych meczach zwycięstwa. A Państwa zapraszamy 13 listopada o godzinie 19:30 na spotkanie z UKS-em Dwójka Kamienica Polska. Przeciwnikom błędy? Nie! Jeszcze...